Siema, z tej strony Warga, oglądacie Dark Soulsy 3 na kanale Przegryw. Sorry, że nie było w sobotę i w niedzielę, ale nie daliśmy rady kurwa nic nagrać, byliśmy za bardzo zajebani. Wracamy do katakumb, bo musimy jedną rzecz opierdolić, której wcześniej nie opierdoliliśmy. Wszyscy mi pisaliście w komentarzach, że powinienem, że spierdoliłem quest Anri. Znaczy ktoś mi tam napisał w komentarzu, że wcale ten quest nie jest spierdolony, żebym się wrócił. I żeby go zrobić po prostu do końca. Bo on się pojawia gdzie? Tu gdzieś, nie? A, idą te szkieletowe skurwysyny. Au! I ja pierdolę, jak ja zginąłem szybko. No dobra. Nie wiem, jak to zrobić, by kurwa ich ominąć, albo żeby no nie zrobili mi czegoś takiego. No chuj, trudno. Tędy przejdę? Kurwa, nie wiem. Tu jakoś jest ścieżka, czy coś? Tu jest ścieżka jakaś. Muszę się z nimi nakurwiać. Rzad, kurwa! Chodź tu! Co kurwa? No, no chyba tak lepiej. Ła! Kurwa! Kurwa, jak mnie dojechali! Dobra, wszyscy. Tak! Dobra, jest tutaj ona. Elo, mordo. Oh, hello. We meet again. Have you seen Horus anywhere? Nie, no dobra, bądźmy uczciwi, powiedz o niego snu, co mi się żyje. To think there'd be a lake so deep within these catacombs. What a relief. I knew that Horus. Ale ja zabiłem tego Horasa, prawda? Thank you. This hardly expresses my gratitude. Please take it. Pierścień złego oka. I will soon head. Thank you. May the flame. Czyli nie powiem. No dobra. I teraz pisaliście mi, że ona się będzie znajdowała w kościele Jorszki, tak? Nie no, po prostu zróbmy tego questa, żebyśmy kurwa mieli go z głowy. A właśnie, bo chciałem sprawdzić ten miecz czarnego rycerza jeszcze. Na razie on jest plus jeden. No dobra, to zaraz najpierw wrócimy do kaplicy. Ja sobie trochę pooglądałem lore z Bloodborne'a, z jakiego Bloodborne'a, z Dark Soulsów, a propos właśnie Pontyfika, a propos kurwa Devour, no tego kurwa, no, Gwendolina kurwa 2, no i miałem rację trochę. Nie wiem, to jest kurwa niesamowita rzecz, ten lore, to jest kurwa coś niesamowitego. Yorm most likely became a Lord of Cinder to earn back his people's trust. Just what needs. Dobra, wzmocnij broń. A jak ten czarny miecz na przykład, czym mogę go wzmocnić? Migoczącym tytanitem. No ale nie mam już tego migoczącego tytanitu, tutaj potrzebuję ten. On teraz jest 206, kurwa! On dobry jest. A mogę go zakląć? Czy nie, czy czarnego miecza nie można? No szkoda.
A Uchigatane mogę? Mogę, nie? Na przykład tak ją zakląć, ale nie, to wtedy... Nie, to będzie gorsza. Najpierw było tym, nie? Chociaż... Kurwa, no nie wiem, będę kombinował. Dobra, zaklnijmy. Kurwa, grudkę tytanitu? Na nią dawać, czy nie? Tutaj potrzebna jest łuska z tytanitu. Do każdego co innego. Kurwa, może trzeba ten grudkę tytanitu. No to chyba broń, która pójdzie w tę stronę, no chuj. Grudka tytanitu. Pretty, be careful, I don't. Na razie jeszcze z tym mieczem, bo zobaczmy tutaj. 216-131, a ta Uchigatana 182-88. No ale się lepiej z siłą i krwawienie jeszcze wchodzi. 182-88, 216-131. No zobaczymy jeszcze ten 206-101. Lepiej z tym, gorzej z tym. Dobra, na razie jeszcze z tym polatamy. Chodźmy do tej Jorszki. Iryty w mroźnej dolinie, no gdzie ja ją, kurwa? Okej, tutaj. Dobrze cię widzieć. Nie udało mi się trafić na ślad Horasa. Muszę jednak spełnić swą powinność, choć byłeś samotnie, jako nierozpalona poszukiwaczka władców. Dla dzieci, które znam, niech spoczywają w pokoju. Wszyscy mamy jakieś motywacje, nieprawdaż? Zaiste odwagi ci nie brak, tak samotnie stawić czoła powinności. Przydało mi się wziąć z ciebie przykład. Niech płomienie wskazują ci ścieżkę. Cicha decyzja. Dobra. To co, to teraz się wrócimy gdzie? A to kto? A nie, dobra, to jest ten. Cyk. I tam ktoś napisał, żeby do... Joela pójść, tak? Tam, gdzie był martwy on. Speak thy desire, honorable lord of Szacowna opoka pustych. Rozmawiaj. Our lord, and knowest thou of a maid named Anri? No jest. She is hollow and will join thee in wedlock. What? A fellow of mine guides her at this moment. When jak, the time is right. Jak w małżeństwie, o co chodzi? Thou mayst make thy salutate, for what lord taketh no spouse? Our lord, knowest thou she a for what? Jak to, kurwa? Till we meet again, may the devil. Jak mam się hajtnąć, kurwa? What the fuck? What the fuck? No ta osoba, która mi pisała w komentarzu, gdzie mam szukać Anri i, ty, i jej questu, nie napisała mi oczywiście, co się będzie działo. I bardzo dobrze. Tutaj, nie? Dla Norlondo. Słuchajcie, to jest bardzo fajne, zero spoilerów i tak dalej. Nie mam pojęcia, kurwa. O co tutaj chodzi, tylko po prostu wiem, do których lokacji mam pójść. I takie podpowiedzi bardzo szanuję. Dobra, grób Gwyna, tylko czy będę musiał to przekręcić pewnie, co? Czy nie muszę? Nie no, chyba muszę. Ja muszę to w dół przekręcić. Tu, prawda? Ja tu, tu, ty tu przełęcz. Ta. To to. 100%, kurwa.
Idziemy do grobu Gwyna. Nie ma tu żadnego skurwysyna. Co się dzieje? Myślałem, że tu ktoś będzie. Ej. No co jest? Bez sensu. Coś jest? Nie. Przyszedłem całą drogę po nic? Na to wygląda. Speak the honorable. Ah, good tidings. Twa druga połowa jest już gotowa. The time is right to grab the girl away. Znaczy, żeby cię wykonać mrocznego księżyca Vanarlondo. No, zrozumieć pełną monarszą chwałę. Ah, good. Aha, czyli trzeba było wrócić tu, kurwa, żeby z nią porozmawiać. Dobra, do zobaczenia, spierdalaj. Powinienem teraz daba zrobić, bo rzuciłem tak butel. Nawet nie będę tego opisywał. O kurwa, kto to, co to, kto to? Welcome, our gracious, your spouse awaits, please. Miecz przysięgi. May you be the truest lord of Londor. Miecz przysięgi. Your spout. Co to jest? Ten miecz przysięgi to jest broń? Nie, chyba nie. Rytuał ślubu rodzi prawdziwą opokę pustych. Co to jest, kurwa? Ceremonialny miecz Londoru nie może zostać użyty jako broń. Mówi się, że rytuał zaślubin zrodzi prawdziwą opokę pustych. Imię twojej drugiej połowy to Anri. Czeka cierpliwie w głębi mauzoleum na prawowitego władcę. Fuck! Kurwa! Widzicie, to są fajne podpowiedzi bez spoilerów, kurwa. Jorzech nic nie wiedział. Żaden nie wie. Aha. Ona nie żyje? Czemu ona nie żyje? O nie, ona nie... I co ja będę kurwa robił teraz? O, jak miło. No i co mi to dało? Mroczna pieczęć. Razy 8 gromadzi klątwę. Wielka dziura w ciele przypominająca znak nieumarłych. Z tej bezdennej głębiny otchłani wypełnionej klątwą wycieka mrok człowieczeństwa. Mroczna pieczęć nie goi się. Znana jest jednak opowieść o strażnicy ognia, która wróciła z otchłani i przyniosła ukojenie dotkniętej przez klątwę istocie. No pojebana jakaś sprawa tutaj się kurwa porobiła, szczerze mówiąc. Nic więcej tu nie mogę zrobić. Mam mroczną pieczęć. Czy to jest tak, jakbym miał kurwa trzy pępowiny? To jest coś na tej zasadzie, nie mam pojęcia. No ale teraz możemy pójść do bossa, chyba. O, nie żyje. Kameleon. Co to jest ten kameleon, kurwa? Pewnie czar, co? Zaginął zaklęcie z Ulasil, krainy starodawnego złotego czarodziejstwa przemienia, rzucającego w coś pozornie niegroźnego. No dobra, jeszcze chyba muszę ze strażniczką ognia pogadać w takim wypadku. Szkoda tylko, że muszę odkręcić kurwa te schody raz jeszcze. Ach. Czy coś się ze mną zmieniło? Nie, no chyba nie. Dobra, zapytajmy tą sukę. Welcome home, Ash. Speak. Rozumiem. To be unkindled is to be sovereignless, so I will show the Ashen One. Tylko to? Aha.
O kurwa, potrzebuję 280 143 dusz. Czy chcesz zaleczyć? Tak! Farewell, may the flame. No nie zaleczę mrocznej pieczęci. No to chuj, no to chuj, trudno. To chuj, zjedzmy sobie kurwa żar. I idźmy tutaj, podróży. No jest bezczeszczona stolica, no tak, tutaj nigdzie indziej, muszę tutaj po prostu iść. No dobra, niech będzie, to jest bezczeszczona stolica. Lecimy tam do tego bossa. Nie znalazłem, kurwa, żadnej broni. Co tam, co te podpowiedzi były, kurwa, że trzeba tę broń znaleźć, ale chuj. Którędy ja wtedy schodziłem, tędy, nie? Mogę tutaj zejść. Oh shit! Kurwa, on ma taką tarczę. Coś tu miał. Powinna włócznie, dobra. Niech będzie, spierdalać. Napierdalać się z nimi, czy nie? Właściwie nie. Mogę je olać. Okej, dobra, coś się dzieje, kurwa. No dobra, na tronie jest jakiś skurwysyn, nie? I już widzę, że jest du... O, mój ziomek! A nie wzywałem go! Jorm! Jorm, gigant! Your friend. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Sunshine upon this lord of cinder. O kurwa. Potężny skurwiel. Dobra. O! O kurwa. Ej, przecież ja mu prawie ciosu nie zadaję, fuck. A co jest? Władca burzy jakiś. Co to jest kurwa? O kurwa! O kurwa! Fuck! Co on tam miał? On miał jakąś umiejętność, która potrafi... O kurwa! Trzymał, napierdala! Jak się umiejętność robiło? Zabił go, nie! Ała, mnie zaraz zajebie! O! O tak! Kurwa tak! Kurwa, tak! Popioły władcy, dusza Jorma giganta. Jak to się stało, kurwa? Czy ja ci teraz przeczytam dokładnie ten, kurwa, opis? Nie! A, dobra.
Jaki miecz złamany kniny znany też jako zabójca olbrzyma, jakiej esencji burzy, który potrafi rzucić na kolana nawet olbrzyma. No właśnie, kurwa! Jorm Gigant dzierżył kiedyś dwa takie, lecz jeden oddał wątpiącym w niego ludziom, tego nie doczytałem, a drugi pozostawił bliskiemu przyjacielowi, by oddać się przeznaczeniu władcy pogorzelisk. Umiejętność król burzy, przyjmij postawę przesyci miecz mocą burz, szczególnie skuteczny przeciw gigantom. Zajebiście, kurwa. It seems I am in your debt once again. To ty mi pomogłeś, w chuj stary. My thanks. I could have not kept my promise without you. Kurwa mać, ale... Now, for a final toast. Zygbra. To your valor and my old friend Jorm. Long may the sun shine. Praise the sun. Praise the sun! Jesteś samobójcą! Jesteś czystą pustką! Przeszedłeś przez mgłę, jakbyś patrzył w lustro! Nie ma ręki? Nie ma, ma takiej krótkie ręce. Do... Well, the only thing to do really, you are a true friend. Kurde, niezłe. Coś się stało. A ja tego ogniska nie zapaliłem. Kto to kurwa jest i co mi mówi? The fire fades and awaits its one last lord. Ja nie... A ja nie rozpaliłem ognia tam! Los księcia Lotryka... Dlaczego mnie przenieśliście? Ja nie chcę! Fuck! Gdzie ja kurwa jestem i dlaczego tutaj? A ja wiem, gdzie ja jestem. Ten miecz jest lepszy, chyba wolę tamten swój, kurwa, ale... W ogóle, czekajcie, musimy przeanalizować to, co się, kurwa, tutaj stało. Czyli innymi słowy... Napierdalałem się przed chwilą, kurwa... W ogóle ten moment, w którym kurwa napierdalam się z tym Jormem, znaczy w ogóle zaczynam go atakować, kurwa, i nic mu nie ubywa. I widzicie, ile mój miecz zadawał tam? Z 88 kurwa uderzeń. Dobra, ale to ja nie chcę. Czyli ja mam się z nią napierdalać teraz, z tą tutaj? To ja nie chcę, kurwa. Czy ja mogę tam jakoś wrócić? Bo ja bym... O, a to kto? Bo ja bym sobie rozpalił ten. Wykwintny klejnot. Sorry, ziomeczku, no ale jednak trzeba było. Kurwa, tylko ja nie pamiętam... Aha, dobra, mogę stąd pójść. Dobra, to zejdźmy sobie na dół. To jest wysoka ściana Lotryk, okej. Okay. Tu jest ognisko, nie? Więc to olejmy. Kurwa, jestem cały czas dalej pod wrażeniem tego, co się tam, kurwa, odpierdoliło. Dobra, kapliczka zjednoczenia? Tak, kapliczka zjednoczenia? Nie, kurwa. Ja chciałem wejść tutaj, bo chciałem zapalić... A nie mogę się tu... No to, kurwa, nie rozpaliłem ogniska i mogę tam przejść? Pojebane. Chcę jeszcze tam posprawdzać jakieś rzeczy. Fak, no gdybym nie zobaczył, że ten... Rycerz napierdala ten mój cebulowy, w sensie, że ma taki sam miecz. Czyli tu był ten miecz. Tylko burza jest w stanie powalić wielkiego drzewca. A, okej.
ta czemu tu wszyscy są kurwa spaleni? Kto to spalił wszystko? O, widzicie, tam coś jeszcze jest. Czy to po Jormie zostało? Nie mam pojęcia. Władca burzy. Przebijająca tarcza. Hełm z Kataryny, zbroja z Kataryny. Wszystko z Kataryny. To co się z nim stało? Czemu go tu nie ma? Czy ja teraz zostałem rycerzem z Kataryny? A jeszcze muszę popioły władcy tam wrzucić. No dobra. No bo to po prostu o tą broń chodziło, no cały czas w tych podpowiedziach wcześniej, które zostawiali ci gracze w poprzednim odcinku. Są takie same, tak? Identyczne. Dwie broni Jorma. Welcome host. Very well, then Hignor. Nowy poziom, co byśmy wzięli? Kurwa, wytrzymałość. Farewell, Ashen One. Piętnaście, tam 30 parę. Kryształowy mędrzec. Dobra, tutaj co jest? Święty Aldrich z głębi. No tak, tutaj jego popioły są. A zobaczmy sobie tę czaszkę tego. Co tam jest napisane na niej? O ile coś jest. Jest popioły władcy. Popioły władcy pozostawione przez Jorma. Jeśli władcy sami nie wrócą na strony, niech powrócą jako popioły. Samotny Jorm został władcą pogorzeli, był kość zbezczeszczony płomień. Wiedząc dobrze, że ci, którzy mianują go władcą, nie są szczerzy. Aha, czyli nie z własnej woli. A, sure. Wielka maczeta Jorma. Dusza Jorma, giganta, wielka tarcza Jorma. A maczeta? Czemu nie? Muszę mieć 38 siły. No może. Gdzie ten Jorm Gigant? Wygnaniec Ludlet. O właśnie, nie wiem, kim jest wygnaniec Ludlet. Na razie się z tym nie spotkałem. Stróże Otchłani to już mamy. Jorm Gigant ze zbezczeszczonej stolicy. Ofiaruj popioły władcy. I cyk, proszę państwa. No dobra, no to co, idziemy do tej kurwa tancereczki, tak? Kurwa, dobry jest. Tu jest ten jeszcze gość. Jest tu jeszcze. Może coś z niego jeszcze wypadnie fajnego. Masz coś dla mnie? Masz coś dla mnie? Nie ma nic dla mnie. Dobra, idziemy do tancerki.
Zobaczymy, czy będziemy się z nią kurwa dzisiaj męczyć, czy nie. O, jak mnie złapała jebana! O kurwa! Ała, wiedziałem, że coś się stanie, kurwa. O kurwa, wykonuje taniec jakiś pojebany. Ja pierdolę. O kurwa, tego nie przewidziałem. Ale ma nieprzewidywalne ciosy, kurwa ona. O, jak mnie zajebała na koniec, kurwa! Widzieliście, ile życia zostało? Ja to pierdolę, kurwa. Ja mam dosyć emocji na dzisiaj, kurwa. Na razie, kurwa, zostawmy to sobie na później, pa.